ile jeszcze szczytów do przejścia, ile jeszcze barier do pokonania, ile jeszcze czegoś do przekroczenia. Właściwie, jakie to ma znaczenie? Czy woda się zastanawia, w jakim akurat znajduje się potoku albo oceanie? Po prostu płynie. Deszcz, krople deszczu spadają na cokolwiek. Po prostu spadają. To chyba kompletnie nie ma znaczenia. Żyj, płyń. Człowiek ma tylko tą chyba możliwość, że może zrozumieć, dlaczego akurat w takiej, a nie innej rzece przyszło mu płynąć. I czy chce płynąć w tą, czy w tamtą stronę. A może chce, czasami nie chce, a po prostu osiada na mieliźnie. Wszystko jest kwestią naszej wolnej woli. A jej definicja, jej sens jest wielce skomplikowany. Więc, jak to mawiał Bruce Lee, be water, my friends.